Eliza i Paweł Trybala mieli zamieszkać w pięknym domu w Warszawie przez oszusta nie mają ani domu, ani pieniędzy. Kiedy Tripsonowie zaczynali swoją karierę w showbiznesie, chyba nikt nie wierzył, że uda im się zatrzymać w tym światku na dłużej. Eliza i Paweł poznali się dokładnie 10 lat temu przy okazji programu Warsaw Shore, w którym brali udział. Show budziło ogromne kontrowersje z racji tego, że alkoholem się strumieniami. A uczestnicy pozwalali sobie na wiele swobody. Jeszcze w trakcie programu Eliza, wówczas Wesołowska, i Paweł Trybala zostali para. A niedługo później okazało się, że oczekuje pierwszego dziecka. Dziś jest rodzicami dwóch córek. Wzięli także ślub, który odbył się w 2017 roku. Ich kariery w showbiznesie wciąż trwają w najlepsze. Eliza została influencerka. Jej mąż również prowadzi konto na Instagramie, jednak oprócz tego związany jest ze sportem, a konkretnie ze MMA. Dotąd wydawało się, że w ich życiu wszystko toczy się jak najlepiej i oprócz codziennych drobnych zmartwień nie mają większych kłopotów. Niestety, jak się okazuje, jakiś czas temu przeżyli istne traumy. Eliza Trybala kilka tygodni temu wyjawiła, że jej chwilowa nieobecność w social mediach była związana z niezwykle trudnym doświadczeniem życiowym. Wówczas napomknęła tylko, że chodzi o dom, w którym mieli zamieszkać cała rodzina. Momentalnie zrodziły się plotki, że para nie ma gdzie mieszkać i potrzebuje wsparcia. Teraz postanowiła wyjaśnić dokładniej całą sytuację. Otóż, jak się okazuje, problemy z domem faktycznie polozyły się cieniem na ich życiu. Jednak nie na tyle, żeby nie mieli gdzie mieszkać. Eliza wyjawiła, że padli ofiarę oszustów, przez co dziś nie mieszkają w wymarzonym domu w Warszawie. Jak to było planowane, a pieniędzy dotąd nie odzyskali. Pomimo to, starają się sobie radzić i wychodzi im to nie najgorzej. Straciliśmy ogromne pieniądze na dom i kropka, na pieniądze nie narzekam. Choć zabrano nam ich wiele. Sprawę tego oszustwa być może będę kiedyś w stanie wam opowiedzieć od początku do końca. Kropka. Sprawa jest w prokuraturze i wszystko mam nadzieję się kiedyś wyjaśni, napisała Eliza Trybala na Instastory. Dodala również, że choć było i nadal jest to bolesne doświadczenie, to stara się myśleć pozytywnie i skupiać na tym, co najważniejsze, czyli zdrowiu i posiadaniu kochającej rodziny.